I co z tego? Guzik, po prostu guzik. 6 minut po godzinie 10, proszę Państwa. Tak, troszeczkę krawiecko sobie rozmawiamy. Jak to z tymi akademikami za złotówkę jest? Guzik z pętelką. No i tyle, no. Miały być i jest pętelka, no figa. Znaczy ja już nie chcę za złotówkę, ale niech one będą dostępne dla tej młodzieży. Bo problem polega na tym, że owszem, można się zapisać na uczelnię, ale jak się przyjeżdża Piotrze, z prowincji, ale nigdy to gdzieś będą, trzeba zamieszkać. Ale nigdy no, nie będą dostępne w takich ośrodkach jak Warszawa. Nigdy i ja się nie oburzam. Jak się ich nie będzie budowało. Nie będzie się budowało, ale Warszawa... dlatego że w interesie władz Warszawy jest wspierać deweloperów, niż wspierać... Ale w większości samorządów niestety. To jest no i dramat. To jest problem. Dramat. Nie tylko w Warszawie. Tak, tak. I tutaj mamy tak, że Włocławek zbudował tyle, że gdyby ale Włocławek Piotrek, ale poczekaj, Włocławek zbudował tyle, dlatego, że dostał kasę z budżetu państwa. No, no tak, wiadomo, no. Że przecież nie wyczarował. Natomiast chodzi mi o to, że nie? po tą kasę trzeba chcieć sięgnąć, Trzaskowski nie sięgnął. I teraz problem polega na tym, że gdyby Warszawa, czyli Trzaskowski miał budować w tempie Włocławka, musiałby oddawać na kadencję 10 tysięcy mieszkań, a nie oddaje nawet 1000. Tak? I to by rozładowało kolejkę. A jednocześnie w Warszawie mamy 207 tysięcy pustych mieszkań, z tego 10 tysięcy komunalnych, tak? I ja powiem szczerze, no my bardzo długo się wstrzymywaliśmy, ale jak ja mam przemoc w rodzinie i małe dzieci i dzielnica po kilku latach rozmów nie chce tego załatwić i rozkwaterować, żeby te dzieci przed przemocą uchronić, to ja tą rodzinę pomagam jej zająć w pustostan i potem ich bronię. No tak, ale wie pan, panie, no panie Piotrze, ale pan wiele z tymi osobami, które są eksmitowane, współpracuje od wielu lat. Sam pan wie w Warszawie, że jeżeli jest wiele pustostanów, a jeszcze gdzie jest zakupiony przez firmę X czy Y, no oni robią wszystko, żeby ich stamtąd wyeksmitować, wyrugować, żeby zburzyć tą kamienicę, postawić drapacz chmur, bo to jest dla nich bardziej opłacalne. Ja chcę powiedzieć w tym coś zakresie o tych eksmitowanych, są władze to jest bardzo ważne. No otóż pewnego dnia, to już było dawno temu, zostali przyłapani urzędnicy jednej z dzielnic Warszawy, już nawet nie powiem której, na wynajmowaniu pustostanów i braniu czynszu do kieszeni prywatnie. I oni nie zostali zgłoszeni do prokuratury, tylko pewna organizacja lokatorska wymusiła na nich program, który się nazywał Druga Szansa. To znaczy, że ludzie wyeksmitowani na bruk, bo to było jeszcze pod rządami tej ustawy, która pozwalała wszystkich łącznie z dziećmi eksmitować na bruk, dostawali klucze do mieszkań od razu. Także moment bezdomności, już mają klucze i mieszkają. I ja po 2 latach działania tego programu poszedłem do naczelnika Wydziału Zasobów Lokalowych i pytam, jak program? On mówi, nadzwyczajnie. Na 10 w ten sposób zasiedlonych rodzin, 9 nie zalega z czynszem. Czyli trzeba było podać rękę. Cały pomysł z wyrzuceniem na ulicę, no to tylko wydłuża, prawda, tą całą kalwarię, a na końcu trzeba dać mieszkanie. Proszę Państwa, ja przypomnę, że rozmawialiśmy o wymiarze sprawiedliwości, o wyłączeniu sędziego Gonciarka, pan senator Skurkiewicz. Panie redaktorze, proszę pamiętać o tym grzechu pierworodnym, który popełnił Bodnar i jego towarzysze, bo najważniejsza w tej sprawie chyba rzecz, prokurator krajowy może być odwołany lub powołany za zgodą prezydenta. Ani jeżeli chodzi o powołanie, ani jeżeli chodzi o odwołanie, taka zgoda nie była udzielona. Ba, nawet nie wystąpiono o taką zgodę do głowy państwa. Podobna sytuacja jest chociażby z kwestią dotyczącą ambasadorów. No, dzisiaj wszyscy w Senacie cieszą się, że pan senator Klich wyjeżdża na placówkę dyplomatyczną do Stanów Zjednoczonych. No, tylko że ta placówka dyplomatyczna w Stanach Zjednoczonych będzie miała obniżoną rangę, bo tam nie będzie ambasadora, tylko będzie chargé d'affaires, będzie kierownik placówki dyplomatycznej. Ale trzeba sobie zadać pytanie, prezydent... czy dla polskiej racji stanu nie byłoby lepiej, gdyby jednak Duda klepnął tego Klicha? Ale znaczy, oczywiście... Bo to nam szkodzi wszystkim, tak? Oczywiście ten Klich był trudny do przełknięcia z przyczyn politycznych, Piotrze, ale jest wyższa racja stanu. Ale z jakich przyczyn politycznych? Uważa pan, że prezydent Duda zgodziłby się na takiego przedstawiciela u naszego najważniejszego sojusznika, faceta, za którego rządu w Ministerstwie Obrony Narodowej wydarzyły się 2 najstraszniejsze katastrofy lotnicze w historii polskiego wojska po II wojnie światowej? Mirosławiec, gdzie zginęła elita polskich generałów i pilotów, i Smoleńsk.
Ten człowiek powinien zniknąć z życia publicznego po roku 2010. Ja nie sądzę, żeby on ponosił za to odpowiedzialność. To jest osobny temat. Ale wie pan, ale ja nie mówię, że jest odpowiedzialny, ale jest kierownikiem, szefem określonego działu, określonego resortu Ministerstwa Obrony Narodowej. I uważa pan, że dzisiaj powinien iść za to w nagrodę do Waszyngtonu? No, ale wróćmy do wymiaru sprawiedliwości. Nagroda. No, minister to było więcej. Ale jakbyśmy zważyli dwie rzeczy. Kwestia, żeby mieć odpowiedni poziom stosunków z głównym sojusznikiem i kwestia, no, jakichś sporów politycznych. Nasza polityka zagraniczna uważa pan, że Magierowski był złym ambasadorem? Słuchajcie, no ja wiem, nie, Marek Magierowski był bardzo dobrym ambasadorem. I ja tą, proszę państwa, tezę stawiam. Ba, ja się dziwię, Piotrek, ja się dziwię, dlaczego do tej pory Marek Magierowski nie objął stanowiska ambasadora w Izraelu. Gdzie był wymarzony na to stanowisko i zdaje się był ambasadorem. Był ambasadorem. Dlaczego tam nie wrócił? Nie, ale to jest wiele, wiele tych elementów, które dotyczą polskiej dyplomacji. No proszę mieć świadomość, że polska dyplomacja składa się z dwóch filarów. Z jednej strony rząd, z drugiej strony prezydent. I muszą się dogadywać obie strony, absolutnie. Bo nie możemy się, jako państwo 38-milionowe, nie możemy sobie pozwolić na to, że na placówkach strategicznych, szczególnie ważnych z punktu widzenia naszych interesów, bezpieczeństwa Polski, obniżona jest ranga naszego przedstawiciela Polska dyplomatycznego. Polska pada ofiarą sporu PiS-PO. Ale w każdym nie można oczekiwać, że się przegrały wybory i będzie kierować polityką zagraniczną. Ale panie Piotrze, ktoś wygrał wybory manipulując, kłamiąc, oszukując. Ktoś wygrał wybory, kiedy rano wstawał, kłamał, przy obiedzie kłamał i wieczorem kłamał. Bo dzisiaj z perspektywy tego roku mamy tego pełną świadomość. Mamy to czarno na białym. Ale to mandatu im nie odbierze. Wie pan, tylko problem podstawowy jest taki, że jeżeli ktoś szedł do wyborów z frazesami wymalowanymi na ustach, że jest demokracja, że jest konstytucja, wolne media. Kładź się, manifestacje i tak masz dalej. Masz koszulkę z napisem konstytucja? Nie, ale chętnie od ciebie wezmę. Sobie, nie, ja nie miałem nigdy, ale skoczy potem pod Sejm z tą koszulką. Ale dobrze, jeszcze tam ale jeżeli ktoś, Macierewicz ale jeżeli w koszulce ktoś, konstytucja, panie Piotrze, to jest mój sen. Panie Piotrze, możemy wiecować, ale proszę posłuchaj, bo to jest ważne, bo kiedyś to był też spór w tym studio, kiedy rozmawialiśmy odnośnie KPO. I proszę zobaczyć, Polska była linczowana przez elity brukselskie, przez Unię Europejską za praworządność. Była linczowana. I dzisiaj ta praworządność, zasady demokracji są łamane przy fleszach kamer i świateł i nikt nie zwraca na to uwagi. KPO było blokowane przez 2 lata. Pieniądze dla Polski rozwojowe po pandemii były blokowane przez 2 lata z przyczyn politycznych, wyłącznie z przyczyn politycznych, bo nic się nie stało, ani żadna ustawa, ani żadne przepisy, ani żadne zmiany nie zostały wprowadzone literalnie, żeby został uchylony procedura artykułu 7, czy żeby zostało uruchomione KPO. Nic takiego się nie stało. Tylko jest tak, że te elity brukselskie mają swojego namaszczonego syna, który dzisiaj w Polsce zarządza. I to jest to, co było w Chorwacji chyba, kiedy von der Leyen tak czule mówiła: Donald, spotkamy się, tak jak obiecałeś, w Polsce, kiedy zostaniesz premierem polskiego rządu. I przyjechała von der Leyen na tereny zalane, powodziowe. I powiedziała, że 10 miliardów Unia Europejska daje powodzianom, Polsce 5 miliardów. Miliardów euro. Tylko okazało się, że te 5 miliardów euro to są pieniądze, które mamy w Polsce i ani złotówki z Unii Europejskiej nie dostaliśmy dodatkowych pieniędzy na to, żeby tym powodzianom pomóc. Jest jeszcze jeden mały problem, bo jak się okazuje, to już nie jest 5 miliardów, bo trochę zostało wydanych. Ale proszę państwa, tak, ja przepraszam z tematu na temat, ale też żeby państwo jakieś urozmaicenie, tak zwany płodo zmian wprowadzić. Jak prowadzona jest polityka, to ja państwu na przykładzie wyjaśnię. Ta wewnętrzna, no ona się pewnie za bardzo od tej zewnętrznej nie różni. Państwo pewnie wiedzą, że ofiarą tego, co Henning Kloska nagadała a propos tych pożyczek i kredytów dla powodzian, było to, że poleciała głowa rzecznika Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Ale czy ona na pewno poleciała? No to oddajmy głos pani Henning Klosce. Dlaczego został zwolniony rzecznik Ministerstwa Klimatu?
nie został zwolniony. Rzecznik Ministerstwa Klimatu sam zrezygnował z pełnienia funkcji. Dalej pracuje w naszym ministerstwie, będzie zajmował się edukacją ekologiczną na innym odcinku. Ta osoba sama podjęła taką decyzję, a podjęła taką decyzję, bo czuła się winna, ponieważ manipulacji uległ tweet, którego ta osoba... Ale to nie chodziło o tweet, pani minister, chodziło o pani wypowiedź. Nie, nie z poprzedniego dnia. Oczywiście, że tak, gdzie użyte zostało słowa pożyczka i to było słowo kluczowe. No i teraz po kolei, pani redaktor. Na konferencji prezentowałam cały pakiet rozwiązań dla samorządów. Ale nie powiedziała pani tego tak dobitnie. Jeszcze dzisiaj odsłuchałam tej konferencji. Powiedziałam dobitnie, to nawet wynikało z cen, że to są pieniądze dla centrów zarządzania kryzysowego. Tak, i dla samorządów. Gmin, samorządów na cele. Ale przecież nawet pan premier powiedział, że to była niefortunna wypowiedź. Konferencja była poświęcona pomocy dla samorządów. No jak ktoś tego słuchał, no to odebrał to, że po prostu, że to chodzi o pożyczki dla powodzi. Jako dodatkowe wsparcie dotacji dla samorządów. No to jest jeszcze pytanie słuchacza, jeszcze jedno na ten temat. Skoro pan rzecznik ministerstwa zrezygnował ze stanowiska po pani wypowiedzi o pożyczkach dla powodzi, no tak to właśnie zostało zrozumiane, to czy nie uważa pani, że byłoby właściwie honorowo, gdyby pani zrezygnowała ze stanowiska? Pani redaktor, ja zajmuję się dzisiaj rozwiązywaniem realnych problemów i naprawdę tym się dzisiaj zajmujemy. 'Gdybyście państwo nie rozumieli. No, senator Skurkiewicz. Nie, ale to oczywiście to jest w historii Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Klimatu, to jest najbardziej niekompetentne kierownictwo. Henik Kloska, Dorożała, Zielińska, no to są ludzie, którzy absolutnie nie powinni znajdować się i kierować takim wyjątkowym... Panie senatorze, to ja bardzo proszę pana, ma pan prawo do swoich ocen, ale panią minister Zielińską pan mi zostawi w spokoju. Bo? Bo ja sobie nie wyobrażam dzisiaj tego rządu bez najmocniejszego ogniwa. No tak, i nie byłoby tych memów, śmiechu i w ogóle... Nudno by było. I nudno by było, rzeczywiście byłaby szara... Czy to znaczy, że panowie również panią Urszulę traktujecie jak ja, jako swoją muzę? Nie, naprawdę mam zupełnie inne muzy, które przyświecają mi w mojej działalności publicznej. To są ludzie niekompetentni, to są ludzie, którzy absolutnie nie powinni się znaleźć w miejscu, w którym zostali posadzeni przez Donalda Tuska. A gdzie by pan ich widział? W totalizatorze sportowym? Przez Donalda Tuska, który też mówił, że te wały to tam bobry cały czas niszczą i to wszystko wina bobrów. Nie, ale już premier uspokoił, że spokojnie, panie Bobrze, będziesz żył, nie będzie strzelaninki do ciebie. Tak, wpisują się, A tu jesteśmy za odstrzałem wilków niestety. Wpisał się w tę narrację, ale ministerstwo... Ale przepraszam, to teraz wilki rozgrzebują, rozkopują. Wilki będą rozstrzeliwane, to w Unii taka dyrektywa jest, złagodzenie ochrony. A po co wilk zeżarł kucyka, pani Urszuli, ja się pytam. Jakby go nie tknął, to by wilki były pod ochroną. Także nie, proszę mieć świadomość, że po tych wypowiedziach, kiedy pomocy potrzebowali powodzianie, mówienie o kredytach, pewnie jeszcze jakichś może lichwiarskich, bo to takich bardzo szybko przygotowywanych, no to było absolutnie niepoważne, nieprofesjonalne i coś, co się nie powinno zdarzyć. Ale dalszy ciąg pomocy, to pan słyszał. Ale wie pan... Kraj samochodów, słyszał pan? Nie, no nie. Że jak człowiek w wyniku powodzi straci samochód, to pani Zielińska mówiła, że dopłacą mu do samochodu elektrycznego. Nie, do samochodu elektrycznego nie. Do ładowarki, którą mu postawił. Teraz chodzi o to, że ja zadaję sobie pytanie, czy... Ale to jest z lewicy, panie Piotrze. Ja to państwu powiedział, mówiłem to co prawda wczoraj. Ale to byście powiedzieli, że jestem tendencyjny i się zawziąłem. Ale szczęśliwie gość też czytał i nie. Wie pan, ja powiem coś na temat lewicy. Otóż Geremek z Mazowieckim... To nie była lewica, nie? Udali, a spokojnie, spokojnie. Udali się na zjazd francuskiej partii socjalistycznej, kiedy była ci ona potęgą, na początku całych tych przemian. I mieli takie dwie wizytówki. Parti Socialiste Union Démocratique. Można? Można. Jak trzeba pojechać po pieniądze, to można każde kłamstwo powiedzieć. No ale w każdym razie Henik Kloska od samego początku, jeszcze zanim została ministrem klimatu, to pamiętacie panowie tą wtopę z Siemensem i te działania, które... Jaką wtopę? Panie senatorze, panu ośmielę się zwrócić uwagę, ale nie wiem, czy pan wie, że w tak zwanym międzyczasie, ja wiem, że wy legislacyjnie jesteście zasypani i pewnie się nie odnajdujecie w tym gąszczu projektów ustaw, ostatnie posiedzenie Senatu, jedna ustawa. Ale w międzyczasie pani Henik Kloska
próbuje przepchnąć taką ustawę, no właśnie, zgodnie z którą według stanu wyższej konieczności wiatraczek nie będzie już stawiany 300 metrów od domu Skurkiewicza, ale mu można postawić przy drzwiach wejściowych, bo to będzie służyło całemu ogółowi. No i ta specustawa, ona, Senat się będzie nią zajmował w czwartek, ale to chyba ta sama ustawa, co zostaną ukarane wszystkie dzieci w Polsce, uczniowie czwartych klas, bo na mocy ustawy powodziowej zostaną zabrane darmowe komputery tym dzieciom w czwartych klasach. Że one już zostały zabrane. No tak, ale teraz już formalnie, bo zostaną zabrane komputery dla dzieci z czwartych klas, dlatego że trzeba dać komputery dla dzieci, które ucierpiały w powodzi. Takie było tłumaczenie rządu. No przecież, panie redaktorze, my stoimy na głowie, to co wszystko się dzieje w Polsce. Kłamali, kłamią. A to zabrakło komputerów? Nie, no uczniowie klas czwartych... Nie jedyne komputery. Uczniowie klas czwartych otrzymywali darmowe komputery. Dzisiaj te komputery we wrześniu nie zostały dzieciom przekazane, bo pani minister edukacji uznała, że nie ma takiej potrzeby, czy minister cyfryzacji. No i teraz, żeby mieć tak zwaną, mówiąc językiem młodzieżowym, dupokrywkę, to jest wrzutka do ustawy powodziowej, że już dzieci nie będą otrzymywały komputerów. Zaraz, to tych dzieci powodziowych jest aż tak dużo? No 400 tysięcy chyba, no bo tyle jest... Ale nie, bo, nie, no bo to w całym kraju dawano te komputery. Ale tam zdaje się, że 16 tysięcy ma trafić. 16. Także widzicie... A reszta? Jaka reszta? A. No i właśnie już, jo, ale od tej pory już dzieci... Ja nie wiem, ten ekonomicz może państwo jakoś jak lewicę pomyśli. On chciał dla wszystkich. No, wszystkie ale zwierzęta były równe, ale niektóre były równiejsze. Ale od tej pory już komputery dla dzieci nie będą przekazywane przez Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji. Szukajmy pozytywów. Po pierwsze, nie będą miały tak zwanego wdowiego garba. Po drugie, nie popsuje im się wzrok. Same pozytywy. No i być może więcej czasu na trzepaku spędzić. No i tak, Izabela Czarodziejska Różdżka Leszczyna będzie z tego powodu szczęśliwa, bo nie będzie musiała więcej płacić na NFZ dla okulistów. No tak czy inaczej, to nie jest powód do żartów, to jest bardzo smutna wiadomość. Nie, to trzeba, proszę państwa, poważnie podejść do tematu. Totalizator sportowy, wczoraj Onet buchnął artykułem, który pewnie nie jednego z butów wysadził, a właściwie nie jeden z butów wyskoczył, czytając to, co zobaczył. U nas to chwilę trwa, ale spokojnie, mamy czas, nam się mieli. Nie spiesz. Lokalni działacze PO, PSL i Lewicy, bliscy współpracownicy czołowych parlamentarzystów koalicji rządzącej, a nawet boiskowy kolega Donalda Tuska. Tak wygląda lista beneficjentów najnowszych zmian w totalizatorze sportowym. Należąca w pełni do Skarbu Państwa spółka przeprowadziła w ostatnich miesiącach kadrową rewolucję, wyrzucając wszystkich regionalnych dyrektorów, a w ich miejsce powołując osoby z jasnymi politycznymi powiązanami, dowiaduje się Onet. To jedno zdanie tylko, panie redaktorze. Ale to nie jest nic osobliwego. Nie. Dlaczego? No nie, no, pana ulubione miasto i region radomski i miasto Radom. Proszę zauważyć... Od kiedy? Ja to pionki lubię. Za Radomiem nie przepadam. Proszę zauważyć, szefem Instytutu Technologii i Eksploatacji w Radomiu, sieci Łukasiewicz, zostaje kto? No szef Polskiego Stronnictwa Ludowego, pan dr Duszyk. Dyrektorem w tym instytucie zostaje wiceprezydent Radomia były, Mateusz Tyczyński, który jest jednym z prominentnych działaczy Platformy Obywatelskiej w Radomiu. Mało tego, członkiem zarządu, uwaga, uwaga, fabryki broni w Radomiu. Łucznik. Zostaje mąż szefowej Platformy Obywatelskiej dla miasta stołecznego Radomia, pan Michalski Wilk, czy pan Wilk. Nie wiem, czy to jest prawda, bo nie mam zaufania do Gazety Wyborczej, ale o tym pisała Gazeta Wyborcza Radomska, że z wykształcenia jest polonistą i będzie zarządzał... No i co? A Izabela Leszczyna też jest polonistką? Ale, zresztą ale prawa ale, rzucać kamieniem, tak, z polonistów. Swoimi ludźmi ale obsadzali nie, panie Piotrze, panie Piotrze, spokojnie, ale miało być inaczej. Ale miało to, być inaczej. Tu się zgadzam. Ale szliście do wyborów, że miało być rzecz musi być inaczej. O tym, że miało być inaczej. Znaczy, no i jak jest? Spotkałem się jeszcze przed wyborami jesiennymi. Ale ja jeszcze nie skończyłem, bo jeszcze kilka instytucji jest, ale nie, które chciałbym powiedzieć. Bo ja chcę powiedzieć o tym, ale nie, to jest tylko Radom. No. Proszę państwa, z najnowszej chwili, jeżeli państwo żyją takimi rzeczami, powiedzmy jak piłka nożna i tak dalej, nieoszczęsnym. Nie, nie. Tusk przyjechał z Brukseli na mecz urodzinowy Adama Sekuły, obecnie dyrektora Lotto w Gdańsku, i nie strzelił karnego.
informacje z pierwszej ręki. Ja chcę powiedzieć, że jeszcze przed wyborami spotkałem się na uczelni, gdzie dziekanem Wydziału Prawa był Adam Bodnar, z interwencją w sprawie jakiejś studentki chorej. I on mi się zwierzył, że on stworzył taką koncepcję takiego panelu wielobranżowego, bardzo licznego, który miałby egzaminować kandydatów do zarządów i do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, no. Ale powiedział ze smutkiem, że Donald Tusk nie był zainteresowany. Jak nie był zainteresowany? No nie był, no. Ale to ty nie słuchałeś. A pomysł był dobry na odpolitycznienie tych zarządów, żeby one były fachowe. I on miał dobry pomysł, ale nie kupili tego pomysłu. No ale dzięki temu odpolitycznia prokuraturę. No dobra, to tak z ciekawości, robi, bo zaczęliśmy... Robi, wprowadza Bodnarowców zaczęliśmy, bo prokuraturę. Ludzie mają już troszkę też, że tak powiem, chcieliby nabrać dystansu do wymiaru sprawiedliwości. Bo w tym serialu kto, kim, z kim i o czym, to już chyba się ludzie całkowicie pogubili. No to jest koszmar. Jak... Żeby było ciekawiej, dziś prezydent Andrzej Duda spotyka się z prokuratorem krajowym panem Barskim. Czyli jedynym możliwym prokuratorem krajowym, który jest zgodnie chociażby z... którym może spotka się Duda. O, bo z kolei premier spotyka się z tym drugim. No jest remis. Pełniącym obowiązki. Tak jest. To który jest prokuratorem? No chyba ten, o którym Sąd Najwyższy zdecydował. Szczerze mówiąc, no prokuratorem niestety jest ten, który realnie sprawuje funkcję. Niezależnie od wyroku Sądu Najwyższego. No taka jest rzeczywistość, ale że tak naprawdę to, co się dzieje nie, w polu... Ale to znaczy, że każde rozstrzygnięcie prokuratury pod rządami takiego prokuratora może być podważone. No na tym polega później... to nieszczęście, że obie strony mają już jak podważyć wszystkie Ale poczekaj, wyroki. Bo ja się zastanawiałem... Jeden obywatel nie ma żadnych szans. Nie ma żadnej pewności, że ten wyrok się uzyska. Poczekaj, bo to, jeżeli ja dobrze rozumiem, bo nie miałem za bardzo planów, co robić dzisiaj po 12:00. Czyli sugerujesz, że jeżeli bym się udało jakimś cudem dostać do budynku prokuratury krajowej i zająć budynek prokuratora krajowego, to wtedy ja mogę być prokuratorem krajowym. Do pewnego stopnia tak. O, proszę państwa. Ale, może nie byłoby lepiej, to ćwiczycie, ale byłoby śmieszne. Stanie w drzwiach, okupowanie. Ale no nie, to jest nie, proszę syr. Państwa, ale to doprowadzimy absolutnie do anarchii. Ona jest krocząca. Dlaczego do anarchii? Inaczej ja do uważam, prawa, jest... jak my je rozumiemy. Nie, no to jest absurd, absolutnie. Ja myślę, że tutaj ja liczę na to, że rzeczywiście Unia Europejska tupnie nogą również na Donalda Tuska, naszego premiera, żeby nie, czegoś takiego nie robił. Wiecie, cały czas czego innego. Ale pan to mówi tak, że tak powiem, z czystej wiary, z naiwności? Z wiary albo naiwności. No to w takim razie zdroworozsądkowo rozmawiajmy, bo to szkoda czasu. Dlatego, że teraz proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że dochodzi do władzy jakaś skrajnie prawicowa organizacja, i ona mówi tak, no to teraz my będziemy tutaj rządzić, tak jak rządziło Platforma. Dla dobra sprawy nie będziemy przestrzegać prawa. Ale każdy karę następca po Tusku moment, będzie pan, tak robił. Ale dokładnie się tego obawiam. Dokładnie. I są na przykład formacje, które mówią kara śmierci za zdradę stanu. To znaczy, oni uważają, że skoro ktoś dokonał zdrady stanu, trzeba wprowadzić karę śmierci, niezależnie czy Unia Europejska to chce, czy nie chce, niezależnie jednak no to zareaguje świat, pluton egzekucyjny, karę śmierci dla tych, którzy po prostu dokonali pewnego rodzaju czynów zabronionych. Kara śmierci w Unii Europejskiej jest zabroniona. Jest zabroniona, zdaję sobie z tego sprawę, ale jeżeli będziemy podchodzić do tego w taki sposób... Oficjalnie nawet w Rosji. Jeżeli będziemy tak podchodzić do sprawy, to następni będą jeszcze gorsi, bo uważam, że w tej chwili jest bardzo źle, ale może być jeszcze gorzej. Uważam, że się tak zapętlili ci politycy. Oczywiście to są politycy emeryci. Ja uważam, że oni już powinni odejść z tej polityki. Akurat przy panu premierze Donaldzie Tusk powinien się zająć zupełnie czymś innym, bo ja w ogóle nie poznaję jakby na tego Donalda Tuska. Bo nie strzelił karnego. Ja może tak, ale czymś innym, bo co on zostawia dla nowych pokoleń? Co on zostawia dla takiego pokolenia jak mój? Gdzie już człowiek tak naprawdę nie wie. Nie jestem prawnikiem. Ja wreszcie muszę naprawdę się mocno... Donald Tusk też prawnikiem nie jest. ...zastanawiać, który to prokurator jest prokuratorem krajowym, który nie. Czy Sąd Najwyższy, wyroki Sądu Najwyższego są wiążące, a to zależy. Nie? A to już panu tłumaczy, to zależy. Gdyby się pan rozwodził i neosędzia by panu dobrze poprowadził tę sprawę, żeby był rozwód po pańskiej myśli, to neosędzia jest okej, okay, nie? Ale jakby wyszło inaczej, to jest nie okej. Okay. Nie, no ale no mamy, to, ale wie pan, mamy prosty przykład, doprowadzamy do jakiegoś absurdu. Wyborów z 15 października. Sąd Najwyższy, izba, która jest kontestowana przez uznaje wynik wyborów. Uznał wynik wyborów, no i ten werdykt Sądu Najwyższego został uznany przez wszystkich. No jeżeli przyjmują
biorąc ten tok myślenia i Tuska, i Bodnara, to po pierwsze Sejm jest nielegalny, Senat jest nielegalny, rząd jest nielegalny i powinny się odbyć przedterminowe wybory. Może troszeczkę wydawać Sąd Najwyższy wyroki, ale nie takie. Ja pamiętam, bo kiedyś można było w PRL-u założyć każdą partię, ale jak próbowaliśmy, to mówili, ale nie taką, tak? I teraz jest, że można wydać... Ale akurat nie tak. Ale to tak jak... To jest PRL bis. Ale to tak jak mnie naprowadzacie, proszę państwa, tak jak kolega zamożny mówi, że on by na zakładzie sobie życzył organizację związkową jakąś, żeby mu ktoś założył. Ale on ma być jej szefem. To jest dobre rozwiązanie. To mogę temu zabronić, no, prawda? Ponieważ zaczęliśmy tak, ten totalizator to nam wpadł praktycznie jak ta szósteczka za sprawą Onetu, ale tutaj ciekawy wątek jest z tym Pawłem Poncyliuszem, od którego zaczynaliśmy nasze dzisiejsze spotkanie. Pan senator Skurkiewicz, jako były wiceminister obrony narodowej. Ja pan poseł Poncyliusz jest znany z tego, że on tam w tej branży wojskowo-militarno-zbrojeniowej on się zawsze przewijał. Warto zwrócić uwagę, że przecież Paweł Poncyliusz w poprzedniej kadencji, będąc był posłem, był członkiem Komisji Obrony Narodowej. Ale Paweł Poncyliusz, kiedy przestał być posłem Prawa i Sprawiedliwości, a został posłem Platformy Obywatelskiej... Po drodze był PJN. Był związany z spółką WB Electronics, jeden z największych producentów uzbrojenia z kapitałem prywatnym. No i był doradcą, a jaką był związany? Doradcą zarządu właściciela, pana Wojciechowskiego. No a dzisiaj ten sam Paweł Poncyliusz kieruje firmą, uwaga, Polska Amunicja, w której no, jest kapitał skojarzony i WB, i Polska Grupa Zbrojeniowa. I to jest ta niby taka wielka afera, o której tam mówili co niektórzy akolici Tuska, odnośnie powołania nowego podmiotu, który będzie produkował amunicję 155 mm na potrzeby polskiego wojska, na potrzeby sojuszników i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj te zależności i relacje Koalicji Obywatelskiej Pawła Poncyliusza są jak na dłoni widoczne, w jakim kierunku to będzie podążało. Ale właśnie coś dziwnie, mu pan zarzuca, jakoś nie dziwnie, wiem na czym to polega, bo ja bym chciał wiedzieć na czym polega przekręt. To wszystko ucichło. No, dlaczego ty od razu w kategoriach przekręt? Ale ja nic nie zarzucam, tylko ja wskazuję... Insynuuje, a ja bym chciał wiedzieć, co insynuuje. Ja wskazuję jednoznacznie faryzeizm polityczny wielu polityków. To nikt nie wie, co to jest faryzeizm. Dobrze, proszę państwa, ponieważ... Ale no nie, ponieważ nie spotkał się nigdy pan z faryzeuszem. Zapytuję się, o co chodzi, to zakładam, że mamy kawałek tego Financial Times i możemy to pokazać, kim jest rzecz. Paweł Poncyliusz udzielił wywiadu Financial Times. I on generalnie mówi tak, ja mam powiedzmy okulary, nie? I będziesz potrzebował. Piotrze, ty. Nie, to ja ci chętnie je bym pożyczył prywatnie, nie? Albo nawet sprzedał, gdybyś chciał. Ale ty przychodzisz do mnie i mówisz, sprzedaj mi te okulary, poczekaj, na przykładzie. A ja ci mówię tak, ty ich nie kupuj, bo one nie są dobre. No, a było. Oddajmy głos Pawłowi Poncyliuszowi. Paweł Poncyliusz, polski polityk, który jest także prezesem spółki obronnej Polska Amunicja, zwraca uwagę, że broń produkowana w kraju nie jest postrzegana jako dorównująca poziomem opcjom zagranicznym. W związku z tym nie jest to rozwiązaniem dla krajowych generałów. No. Ja myślę, że to jest niebywały wybuch szczerości. Bo człowiek jest uczciwy i nie będzie kłamał. A wy go oczerniacie, bo zmienił barwy. Był wasz, a teraz jest po drugiej Jak stronie. Jak zmienił barwy? On no za tak. naszych czasów z no Warszawy zarządzał polskim górnictwem na Śląsku. Właśnie, no i teraz zarządza no, czym pan, innym to są błędy, w barwach waszych przeciwników. To teraz uprawiacie jakąś lintojrę, dlatego się dopytywałem, co minister mu konkretnie zarzuca. Szanowni państwo, miejmy świadomość, że polski przemysł obronny, tak jak ostatnie lata pokazały jednoznacznie, a szczególnie po inwazji Rosji na Ukrainę, naprawdę bardzo mocno rozkwita. Cześć, nie chciałabym ci psuć dzisiejszych planów zostania prokuratorem krajowym, ale mam info od sąsiadów o prawie pustostanie, czyli zajmowanym przez opiekuna Ukraińca, zmarłego kilka miesięcy temu, najemcy mieszkania kwaterunkowego. Sąsiedzi nie chcą, żeby ten człowiek się zasiedział. Może ten temat zainteresuje pana Piotra Ikonowicza. Pozdrawiam. Zainteresuje na pewno.
A wracając, i praktycznie polski przemysł obronny był eksploatowany w ostatnich latach w 100%. I mówienie, opowiadanie takich dyrdymałów, jak chociażby Paweł Poncyliusz, który dzisiaj mówi, to dąży do tego, że co? Mają być firmy niemieckie, współpraca z niemieckim rządem. A co pan ma przeciwko Niemcom? Ale mam to przeciwko Niemcom, że jeżeli my dzisiaj, zobaczcie panowie jedną rzecz. Bundeswehra jest postawiona na czołgu Leopard. W Polsce są czołgi Leopard kupione za symboliczne euro, o czym mówiliśmy na samym początku. I wyobraźcie sobie, kiedy walczyła na początku wojny w Ukrainie, nie było możliwości. Niemcy nie byli w stanie nawet skompletować jednego batalionu czołgu Leopard, żeby przekazać walczącej Ukrainie. Ale nie byli w stanie, czy nie chcieli? Bo to jest pytanie. Nie, nie byli w stanie, bo taki jest stan Bundeswehry, bo to jest przemysł obronny niemiecki. No, może tak, no, ale przemysł obronny niemiecki jest tylko i wyłącznie nastawiony na zysk. Nie, tylko ja nie lubię, jak się Niemcy zbroją, to już tak I mam. I dzisiaj, jeżeli... A to przepraszam, to ja muszę cytatem się posłużyć. Jak zobaczysz Niemców w mundurach, w okolicach Odry, to się nie denerwuj, bo oni przyjechali pomóc. Nie, ale to akurat okej. Okay. Nie, z tym nie mam problemu. Z tym nie mam problemu. To pan redaktor mówi o tych policjantach, którzy przewozili imigrantów na teren Polski i gdzieś tam kilkadziesiąt kilometrów w głąb Polski wyrzucali ich do lasu, tak? Znaczy, ja dlaczego do lasu? Oni na rynkach zostawiali. A przy aptece, tak? Ja panie ministrze, ja bym proponował, żeby pan już tych pociągów nie wysadzał, bo jest 30 lat po wojnie. Których pociągów? No tych, co wysadzał pan za okupacji. Nie, ale panie Piotrze, to coś panu umknęło, bo niemiecka policja, pogranicznicy niemieccy wsadzali w suki niemieckie nielegalnych imigrantów. Może nie można zwrotu tam, radiowóz stosować? No dobrze, w radiowóz niemiecki tam za Odrą i przewozili kilkadziesiąt przez kilometrów Odrę. W głąb przez Odrę do Polski i wysadzali ich gdzieś tam przy aptece na stacji benzynowej i powiedzieli, wracajcie sobie na wschód. My was nie chcemy w Berlinie. No i to jest ten chichot, z którym mamy dzisiaj do czynienia. Ja się nie śmieję, bo ja tym ludziom współczuję. Piotr Cieplucha. No, pytanie jest, jeżeli chodzi o pana Pawła Poncyliusza, czy nie działał on chociażby tego typu wypowiedzią na szkodę polskiego przemysłu zbrojeniowego? Nie, pytanie jest inne. Czy nie chciałby pan do totalizatora? No, oczywiście, że wielu chciałoby pełnić funkcje, tak intratne posady jak w totalizatorze sportowym. No cieszę się, że wreszcie ci bezpartyjni fachowcy objęli kierownicze stanowiska w tej spółce, która ma większościowy udział Skarbu Państwa. No ale wracając do Pawła Poncyliusza... Ale z wyłączeniem trzeciej drogi, a właściwie Szymona Hołowni. Bo tam wszyscy się znaleźli, oprócz Hołowni i partii Razem. I Razem to bardzo nie pasuje. Jego ugrupowanie niestety chyba nie ma dobrej pasy w ostatnim czasie. Rozmawialiśmy o kondycji pani minister Henik-Kloski, no ale przecież wiemy, że przy okazji zbliżającej się rekonstrukcji rządu Donald Tusk chyba będzie chciał wykosić paru ministrów właśnie z tego ugrupowania ze swojego rządu, bo stwierdził, że się nie sprawdzili, że są niekompetentni. Pytanie, kto będzie na ich miejsce, czy równie niekompetentne osoby, ale wracając do Pawła Poncyliusza, no to jest właśnie clue działania polskich służb, że zamiast zajmować się chociażby weryfikowaniem jego przeszłości, czy aby na pewno spełnia tą rękojmię zachowania bezpieczeństwa państwa polskiego, no to służby dzisiaj wykorzystywane są do tego, żeby zwalczać polityczną opozycję, żeby brać udział w zamachu na prokuraturę. No i wracamy też do tego systemu prawnego, bo tu wydaje mi się, że takim w ogóle grzechem pierworodnym jest brak działań legislacyjnych ze strony rządu. Jeżeli nie podobała im się ustawa o prokuraturze, która wskazuje jasno na prerogatywę prezydenta przy powoływaniu prokuratora krajowego i jego zastępców, to dlaczego nie podjęli chociażby próby zmiany tej ustawy, żeby taki akt przygotować? Jeżeli chodzi z kolei o Sąd Najwyższy, dzisiaj wyrok z ubiegłego tygodnia jest podważany wydany przez Izbę Karną Sądu Najwyższego, ale przecież ten sam Sąd Najwyższy kilka miesięcy temu, nawet trochę wcześniej, wydał orzeczenie o stwierdzeniu ważności wyborów 15 października. Też wyborów, Izba Karna? Których ta koalicja nie, tam izba za, jak ta izba się pracy. Nazywa? Pracy. To. No dobrze, no ale... Ale tam jest jeszcze jakaś kontrola nadzwyczajna, mi się nazywa... Kontroli nadzwyczajnej. No właśnie.
jedynie Izba Dyscyplinarna była tą izbą, której status był wcześniej podważany. Izba Karna, jej status nie był podważany, podobnie jak Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. No to, to jest też takie pytanie, panie ministrze, jak można człowieka, mężczyznę, sędziego, z ponad 30-letnim stażem określać mianem neosędziego? No. Przecież to są kpiny. No ja w ogóle uważam, że ci, którzy operują tym aparatem pojęciowym, czyli neosędzia, sędzia dubler, neo-KRS, to są osoby o wątpliwej kondycji nie tylko moralnej, ale przede wszystkim intelektualnej, bo tworzą jakąś równoległą rzeczywistość. No, swój rozum nie mają, wie pan, bo jak się tak najeżdżało na ten neo-KRS, a później się z tego neo-KRS-u miesiąc w miesiąc kasę doi, to jest całkiem niezły interes. No tak, no tylko, że... A pieniądze tam nie są małe za nic. W normalnym świecie, jeżeli ktoś mówi o czymś, co nie istnieje, no to raczej jest to wskazanie do tego, żeby udać się do specjalisty, a nie do tego, żeby podejmować jakiekolwiek działania. A sam Adam Bodnar, jeszcze wracając do tego wątku, 4 lata temu, kiedy był Rzecznikiem Praw Obywatelskich, mówił wprost o tym, że nie chciałby, żeby doszło w Polsce do takiej sytuacji, że politycy czy sędziowie będą nawzajem podważać swój status i wskazywać, który z nich powinien orzekać, a który nie, który jest... Nie, to Adam Bodnar sam mówił, że nie ma prawa ani uprawnień do tego, żeby wskazywać, kto sędzią jest, a kto nie jest sędzią. No. To nawet już tak daleko Adam Bodnar poszedł. Ale no to było przed laty, wie pan. Tylko, że to wszystko, o czym pisał, również w swoich artykułach naukowych, właściwie nie znalazło odzwierciedlenia w praktyce, którą on dzisiaj realizuje. No to jest najsmutniejsze w tym wszystkim. I to potwierdza teoria, właściwie nawet nie teoria, ale stawiam tezę, że teoretyk nigdy nie będzie dobrym praktykiem. Ale jeszcze mamy sądy rejonowe. Nikt nie zakwestionował żadnego sądu rejonowego jeszcze. Sądy rejonowe zostają, bo Trybunału Konstytucyjnego nie ma de facto, no bo nikt nie uznaje go tego. Teraz się okazuje, że Sądu Najwyższego też nie mamy. Izby. Strasznie się, no, ale tak pomału się pozbywamy całego tego systemu. I to może jest jakieś rozwiązanie. Zostaną sądy rejonowe i apelacyjne. I to wystarczy właściwie. No i właściwie... Bo my mamy podwójny system, bo w Stanach jest tylko Sąd Najwyższy, tak? A tu jest i Trybunał Konstytucyjny. Za dużo tego bogactwa. Oni się pokłócili, chłopaki. No. A może po prostu anarchizacja życia publicznego i wymiar nie, w ogóle to jest potrzebna zmiana konstytucji. A może sądy ludowe? Na horyzoncie nikogo, kto będzie miał większość konstytucyjną, więc po prostu zmiana konstytucji... Proszę państwa, w tak zwanym międzyczasie w uśmiechniętej Polsce żyje się coraz lepiej. W PKP Cargo cuda nie widy. Przepraszam, Wojciech Wasserling zwolniony z pracy w PKP Cargo 2 września tego roku na 2,5 roku przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Do tego wszystkiego wypowiedzenie wręczono mu 19 dni przed tym, jak miał otrzymać jubileuszówkę. Wczoraj został przez sąd przywrócony do pracy. Do tego wszystkiego sąd powiedział tak. Jeżeli pan nie znajdziesz zatrudnienia, to 1000 zł dziennie będzie panu PKP Cargo miało płacić. Dzieje się coraz ciekawiej. W międzyczasie pani Paulina Matysiak, zawieszona w prawach, no właśnie nie wiem, prawach czego? W prawach klubu Lewicy to niewątpliwie, bo zawieszała ją Żukowska. Natomiast razem też zaczęło od niej stronić, dziwnym trafem. Pani... Ale chyba jej nie zawiesili. Nie, znaczy oni ją też zawiesili. Tak? Chyba, nie wiem. Nie, nie wiem też. No. Paulina Matysiak podejmuje taką oto informację. Spokojnie, u nas to powolutku, ale zadziała. Jak nie zadziała teraz, to zadziała później, ale działać będzie. Może uśmiechnięta Polska odcięła internet. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie, ale to wszystko przed nami, najprawdopodobniej. Ale generalnie, sam los Pauliny Matysiak, Piotrze. Jak ona mogła się z tym chorałą dogadać, że oni będą razem CPK budować? No po co niczego, taki CPK i po co zysk CPK? Niczego nie budują poza wizerunkiem własnym. Próba przerzucenia pomostów między tymi zwalczającymi się obozami, czyli opozycją i rządowym obozem, jest no, przy tym poziomie konfliktu politycznego nie tylko między politykami, ale między wyborcami obu ugrupowań czy obu obozów,
jest skazany na porażkę. Dobra, ale to niedobrze. Nie, i to niedobrze. Bo nie proszę państwa, usiądźcie i zdroworozsądkowo popatrzcie na otaczającą nas rzeczywistość. Czy my mamy do czynienia z polaryzacją? Nie. Czy my mamy do czynienia z antagonizmem? Też nie. My mamy do czynienia na tym naszym krajowym poletku z piaskownicą, w której jedno dziecko próbuje walczyć z drugim dzieckiem o zabawkę. Ale ja tylko chcę powiedzieć. Tylko proszę państwa, subtelna różnica między dziećmi a tymi dzieciakami jest taka, że dzieci prędzej czy później się ze sobą porozumieją, a dzieciaki nie. Ja tylko chciałbym powiedzieć, że jestem pełen podziwu dla tych dwóch polityków, dlatego że oni chyba reprezentują to, czego oczekuje społeczeństwo, czyli jeżeli mamy jakiś cel nadrzędny, są w stanie ze sobą współpracować. I to jeszcze skrajnie, bo z jednej strony mamy prawicowca, z drugiej strony mamy panią, która jest lewicowa, ale dla dobra sprawy są w stanie się dogadać. I szkoda, że inni politycy tego nie potrafią, bo oni razem usiedli, ich razem chcą coś budować, coś tworzyć, nie toczyć ciągle tych wojen. Bo tych wojen, w szczególności pokolenie tak jak moje, ma serdecznie dosyć. Bo do czego doprowadzimy nasz kraj? Do rozpadu, do braku wymiaru sprawiedliwości, do braku gospodarki. Odnosząc się tutaj do pana prezesa Monsliusza, prezes spółki, którą zarządza, jak rozumiem, pisze, że jego produkt, bo on jest prezesem, jest gorszym produktem niż konkurencja. To ja tutaj mam taki apel do pana prezesa. Panie prezesie, za te miliony, które pan bierze, niech pan pracuje nad lepszym projektem, żeby ten projekt, czyli ta amunicja polska, była najlepsza na świecie. A jeżeli nie, no to niech pan po prostu poda się do dymisji. Bo to, co pan napisał, świadczy o tym, że pan się po prostu poddał i uważa, że nie jest w stanie w swojej firmie, w której pan jest, cokolwiek zrobić. No to nie może być tak, że pisze pan tego typu rzeczy, bo inni też to czytają i powiedzą, ja już teraz polskiej amunicji nie kupię, bo ona jest gorszą amunicją niż amunicja... No dobra, dobra, ja go pobronię, żeby nie było słodko. Otóż jest tak, że bardzo, że tak powiem, kompetentni oficjele w Unii Europejskiej już dawno oświadczyli, że więcej amunicji już nie wyprodukujemy. Że wszystko, co mieliśmy już w Ukrainie, daliśmy i nasze moce produkcyjne są żadne. Ale to musimy dla siebie produkować. Jest deficyt amunicji i nie ma problemu z konkurencją. Jest zbyt każdej ilości amunicji, chociażby na Ukrainę, jeżeli tylko Kongres amerykański za to zapłaci. No ale czy prezes według pana nie, spółki dobrze, powinien tak to, pisać, ja, że ja umiem, mój produkt jest bardzo ja zły? Nie umiem no, pojąć, pan, to, ja to nie jest... umiem pojąć w ogóle motywacji. Znaczy po jasną, niespodziewaną, on to w ogóle napisał, czy powiedział. To jest dla mnie niepojęte. Ja nie umiem sobie wyobrazić nawet hipotetycznie. No nie uważam go za jakiegoś zdrajcę czy idiotę. No, no nie umiem zrozumieć. No, po prostu. No to niech pan wytłumaczy tutaj. Nie umiem go tłumaczyć. Ja powiem tylko, że nic się złego nie stało. A ja uważam, że bardzo. Nie, bo w tej chwili, no poza jakąś taką stratą wizerunkową, bo każda ilość amunicji dzisiaj przy tych gorących konfliktach jest do sprzedania. Naprawdę, nie ma problemu ze zbytem, nawet jak jest trochę gorsza. Tylko to jest periodyk, który czyta finansjera całego świata. No i jeżeli tam ukazuje się artykuł, że polski przemysł obronny, nie Paweł Poncyliusz, nie firma, którą on zarządza, tylko polski przemysł zbrojeniowy jest do niczego, jest funta kłaków. Że jest gorszy. No ale wie pan, ale to jednoznacznie dyskredytuje. Znaczy przy reklamie oczywiście skromność nadmierna nie jest wskazana. Nie, no dobra, ale słuchajcie, ta amunicja jest taka najgorsza. No dwa strzały skraba i najwyżej tam trochę się tam lufa powygina, a tak poza tym jest okej. Okay. Nie, ale... No z całą pewnością i amunicja pójdzie, i kraby pójdą, i wszystko pójdzie. Nie, to nie jest tak źle z naszą polską zbrojeniówką, absolutnie nie jest to... Że wie pan, że ona się do niczego nie nadaje. Ja to wiem, a pan to skąd wie? A trochę się interesuje. Pan się interesuje, to pamięta pan nie jest doniesienia polska Onetu amunicja wcale drota. Taka zła i uważam, że... Jest, bo zabija ludzi. No w tym sensie na pewno tak. Nie, amunicja sama nie zabija ludzi. Może pan strzelać broń do tarczy, sama nie zabija. To nie jest tak, że tylko służy do zabijania ludzi. Do tarczy tu się albo do bobrów. Wiesz. No nie. Ani do wilków, ani do bobrów. W 2010 roku pani Zielińska protestowała przeciwko odstrzałowi bobrów. Ale czy, nie, przepraszam, czy z tego przemówienia Donalda Tuska wynika, że będzie odstrzał bobrów? Znaczy przeskoczyliśmy. Proszę państwa, z Pałacu Prezydenckiego
wyjeżdża prokurator krajowy Dariusz Barski, jest już po spotkaniu. Piotr Ikonowicz z kolei twierdził, że ten, jak się uzurpator nazywa? Ja nawet nie pamiętam. A, uzurpator dzisiaj się z premierem Tuskiem spotyka. A ten? To nie, nie, to nie jest. Nie, to ten to był ten właściwy. Człowiek, ten to był właściwy, który wyjechał od prezydenta. Do biura i który nie bardzo może pełnić funkcję, nie mając dostępu do tych wszystkich instrumentów. Mimo tego, że to on jest. Według Sądu Najwyższego. Tak. Tak jest. Ale tam Sąd Najwyższy. Przypominam, że może być powołany i odwołany wyłącznie za zgodą prezydenta. No. Prokurator krajowy. Ale rzeczywiście są dwie rzeczywistości. Jest ta rzeczywistość fizyczna, która polega na tym, że urzęduje ten, kto urzęduje, PO, tak? I jest ta rzeczywistość prawna, z której nic nie wynika, ponieważ pan prokurator Barski może pójść do domu czy na Nowogrodzką. Poczekaj, ale która jest ważniejsza? Ale zaraz, ale jaki PO? Jaki PO? O jakim ty PO mówisz? PO to rzeczywiście tam jest, bo tam Bodnar z PO, Tusk z PO, ale jaki prokurator PO? No w każdym nie ma prokuratora PO. Okej, no prokurator krajowy mianowany przez Bodnara. No. Dekretem. Tak jest, o ponoć ten tak rzecznik prokuratury ale, widział dekret Tuska. Ale, no, i to tak się, powiem, proszę państwa, robi ciekawie. Na końcu w polityce zwycięża ten, kto ma siłę, tak? A siłę mają ci, którzy nie wpuścili pana Barskiego. Ale wie pan co, to jest anarchia. No dobra, a czy policja dziś na przykład po zawiadomieniu na podstawie tej decyzji Sądu Najwyższego powinna wyprowadzić uzurpatora z budynku? Ale nie zrobi tego, bo Siemoniak wczoraj w jedynie słusznej stacji informacyjnej dla wyborców Platformy Obywatelskiej powiedziała, że z wnioskiem, który wpłynął do policji, policja nie zrobi nic. No to przecież ci ludzie nie chcą stracić pracy. No ale na zaraz, tym polega ludzie, ta nierównowaga. No, ale dobrze, tak? No, ale oni nie chcą stracić pracy, czy służą Rzeczpospolitej? Ale dobra, czy ale nie mają pan mają oczywiście słowa? Nie, ja nie, zaraz nie usłyszę te groźby, co PiS zrobi tym policjantom, tym prokuratorom, jak dojdzie do władzy i to będzie takie nawzajem dintoire. Ale poczekaj, Piotrek, a pamiętasz, pamiętasz te obrazki, jak policja wchodziła chociażby do budynku TVP? No tak. Pamiętasz te obrazki, jak policja wchodziła do prokuratury? No ale w imieniu urzędującej władzy. No niestety, no, taka jest równowaga sił. Znaczy niezależnie jakbyśmy to oceniali, to takie są fakty. Czyli dyktatura. Ja opisuję tylko to, co widzę. Ale czyli ja dyktatura. Ja tego nie oceniam. Dobrze, dobra. Ja mówię, proszę państwa, jest. To weźcie sam, państwo... Sam użyłem w tym programie słowa pełzająca, czyli jeszcze nie pełna. Weźcie państwo głęboki oddech, jeżeli... Jest takie słowo dicta blanda, bo dura to jest twarda, a to jest dicta miękka, tak? Dicta blanda. Jest też takie słowo diktaturen. O, proszę bardzo. No. Nie, chyba nie ma. Nie ma? Wymyśliłem. Nie. Proszę państwa, głęboki oddech państwo biorą. I teraz takie pytanie do gości w studiu i poza studiem do jednego. Ale zaczniemy od Ikonowicza, ponieważ on ma tę wyobraźnię taką socjalno-lewicującą. Co by było, nie daj Bóg, dzisiaj, gdyby się okazało, że Trybunał Konstytucyjny, ten nieuznawany, stwierdzi, że budżet państwa na ten rok został przyjęty nielegalnie, ponieważ nie było dwóch posłów, którzy powinni byli być. To nieprzyjęcie tego sprawozdania, czyli powiedzenie, że jest nielegalnie przyjęty, daje możliwość prezydentowi rozpisania wcześniejszych wyborów. No tak, ale... Te wybory by się odbyły, czy by się nie odbyły? Nie odbyłyby się, nikt by się nie rozpisał. A, to w porządku! No wiem, jak jest. No, ja ci mówię, jak jest. No, a ty mnie pytasz, a ty marzysz ciągle, no, żeby nie inaczej. Nie, przepraszam, no, ja jestem legalistą. No. Nie, Wojciech Skurkiewicz. Tutaj, moim zdaniem, tutaj czas legalistów już się dawno skończył. Nie dosyć, że, po obu stronach, nie dosyć, że pełzająca dyktatura, to jeszcze anarchia i niedługo już nie chcę mówić, popuszczać wodze fantazji, ale ja, co nas ja będzie czekało. Emocjonalnie reakcje na tak zwane reformy Ziobry były identyczne. Była taka wściekła bezsilność. I teraz jest okres rekonkwisty. No dobra, tylko ja pragnę przypomnieć jedną rzecz. Ziobrę można lubić albo go nie lubić. No można się z nim zgadzać albo z nim nie zgadzać. Można. W różnych sprawach. Natomiast to, co było robione za czasów Ziobry, było ustawowo wprowadzane. Ustawa. Czyli proszę państwa, taki druk, który przechodzi przez Sejm, Senat, jeszcze później dostaje... Bo z jednego obozu była i większość sejmowa, i prezydent. No i dlatego można to było robić. Piotrze, oni nie mając możliwości odrzucenia weta prezydenta, falandyzują, bo się nie mogą doczekać. A jak Komorowski był prezydentem, to kto był premierem polskiego rządu? A kto był marszałkiem Sejmu i Senatu?
No zapomniał pan, przecież była taka sama sytuacja. No ale krótko. No jak krótko, no? Jak krótko? Od 2010 roku do 2015 roku rządził Komorowski, rządził Tusk, rządził Sikorski w Sejmie albo Ewa Kopacz w Sejmie, a w Senacie Bogdan Borusewicz. No i Grzegorz Schetyna. No przecież to było z jednego gniazda, z jednego nadania. Ale teraz mają kłopot polegający na tym, że prezydent im się prawie na nic nie zgadza, w związku z czym próbują falandyzować. Ale dobra, ale skąd my wiemy, że prezydent się na nic nie zgadza? Nie zgadza. Czy ktoś zadzwonił do pana prezydenta i zapytał tak: panie prezydencie, chcielibyśmy odwołać tutaj 10 ambasadorów, co pan na to, tego. Ale prawie było porozumienie, tylko prawie było. Tylko prezydent się z niego wycofał. No to no też trzeba zauważyć. Bo to było 50 dotyczyło. No to paraliż całej służby dyplomatycznej. 50 najważniejszych państw świata, gdzie miało być zmienieni ambasadorowie w momencie, kiedy kończyły im się też kadencje. Jak dwie strony nie potrafią dogadać, właśnie, to nie można winić tylko jednej. Obie strony są winne. No tak, a Polska tylko cierpi. Ale wie pan, no panie Piotrze, proszę tylko państwa, że jeżeli prezydent dowiaduje się z mediów o planach, a nie wcześniej minister spraw zagranicznych nie powinien porozmawiać, jeżeli nie z prezydentem, to chociażby z szefem kancelarii to prezydenta. To brzmi no to jak kłótnia na podwórku, bo Jasio zaczął. Naprawdę, trochę tak brzmi. No, no ale to chyba ważne, kto skończył, nie? Bo jeżeli ten, który nie jest Jasiem, ma argument siły, jest silniejszy niż ten Jasiu, to znaczy się, że on go lepiej się dogadać, czy mieć zmniejszoną rangę przedstawicielstwa dyplomatycznego. Ponieważ tak, Trybunał Konstytucyjny jest nieuznawany. Sąd Najwyższy jest nieuznawany. Przynajmniej częściowo. Przynajmniej zależy, jaki wyrok wydasz. Tak. Spokojnie. No. Sądy niektóre też, te cywilne, jak tam o rozwodach, to też zależy, jak wyrok, to wtedy jest uznawany albo jest nieuznawany. A z panem prezydentem to jest problem taki trochę bardziej złożony. Bo kiedy Duda dawał podwyżki uposażenia poselskiego i senatorskiego, to co prawda wszyscy tam mówili: o nie, ten prezydent to oszalał, daje podwyżki, a my ich nie chcemy. Żaden nie zrezygnował. Podwyżki wzięli. Wzięli od prezydenta, bo to prezydent wnioskował podwyżki uposażenia dla posłów i senatorów. Wtedy był uznawany. Dzisiaj nie do końca jest uznawany, ponieważ sam premier mówi, że dla niego prezydentem to jest bardziej Rafał Trzaskowski. Czy wystawi Rafała Trzaskowskiego, czy nie wystawi, tego to ja nie wiem. Natomiast jak wystawi, to Warszawa odetchnie. Będzie się cieszył, tak? Ty mnie nie podpuszczaj. Dziękuję państwu. Politykom zbliża się 11:00.